Proszę przekazać rodzinie. Jest. Dzień dobry. Czekaj, tutaj pani damy. Cześć, jak masz na imię? O, Oliver. A wiesz, jak się nazywa nasz pan prezydent? Zdjęcie co wpisało, mówisz. Kto wisi? Brawo! Brawo! Super! Tak, super, bardzo się cieszę. Piękne tereny. Tak. Słyszałem, że turyści wrócili. Oj, oczywiście. Tak. Cieszymy się bardzo. Dziękuję. Do tyłu, panie. Dziękuję bardzo. Dobry, witamy. Daj dla pana też. Daj. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Sanka. Dziękujemy. Dalej, dalej. O, przepraszam. No trzeba popracować. Dziękujemy bardzo, ale trzeba pracować na tym. Bardzo prosimy o pracę na pana, żeby pomóc, że pan prezydent został prezydentem. Bardzo prosimy, bo trzeba dużo pracy i dobrej woli. I będziemy wtedy mieli wolną Polskę. No jeżeli, to dziękujemy, ale trzeba pracować. Trzeba pracować. Panie premierze, zdjęcie możemy? Panie premierze, zdjęcie możemy? Tak, zróbcie dzieciakowi zdjęcie. Tak jest, będzie miał pamiątkę. O tak, brawo! Ale u nas nie ma koronawirusa, panie premierze. Nie ma. Proszę rozdawać te ulotki. Proszę bardzo. Naszym kandydatem Andrzej Duda. Dziękujemy! Programy społeczne. Jak pan może nie przeszkodzić? Rodzina i Krzyna. Miło panią widzieć. Komuś tam. Próbuje, proszę, pomaga, wspiera naszego kandydata. Panie Morawiecki, jest pan lepszy od Pomułki. Proszę pani, mój zięcie jest senatorem. Tak, to ja jestem senatorem. Nie senatorem, tylko posłem. Jerzy Małecki. Tak, no to Jerzego mamy przecież tutaj. Na pewno jest. Dzień dobry. Lepiej, żeby się nie
To pan Morawiecki wygląda potężnie w telewizji. Ale dobrze, mierzysz wysoko, to dobrze. Taki malutki to nie jest zdjęcie. Panie premierze, możemy o zdjęcie prosić? Proszę bardzo. Panie premierze, na szybę dalej, panie premierze. Panie premierze, proszę pana. Dobra. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Dajcie sąsiadom. Dobrze. Mamo! Dobra, zadziałała, tak? Zadziałała, że ty państwo jesteście tutaj. A, czyli pani jest z Warszawy? Z Warszawy jestem. A to bardzo się cieszę. Ale jaką przyczynę? I też starczych skorzystaliście? Tak. Czyli udało się przechować firmę? No to cieszę się bardzo. To... Dziękuję bardzo i cieszę się, że możecie państwo odpocząć teraz tutaj na Mazurach. Pan dobry. Proszę, proszę, jesteś? Zostać mało. Ustań. Tak, dziękuję. I z panią? Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, muszę się wyśmiać? Dobra, nie podeszliśmy. Śmiało. Dobry. Dziękuję. Dobra. Proszę bardzo. Gdzie jest tutaj? Chodźcie. Panie premierze, można tutaj zdjęcie? Tak, tak. Chodźcie tutaj. Już ja robię. Chwileczkę. Dobra. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. No proszę. Dobra. Dobra, dobra, już się zrobię. Kurat. Poczekaj, proszę. Panie premierze, mogę? Mateusz, mi zdjęcie zrobisz też? Tak. Dobra. Dziękuję. Dzięki. Dobra, proszę bardzo. Tak. Dzięki serdecznie. Dobra. Panu? Okej, okay, dziękuję panie premierze. Dobrze, dobrze, to witam pana. Chodź tutaj, jest pan premier. Tak? Proszę. Dziękuję. A co ty zrobisz? Dobrze, chodź tutaj. Jak masz na imię? Pan, tak?
Jeszcze raz? Nata. Nata. Nathan, tutaj. A może jeszcze jedno? Tak. Uśmiech. Tak. Dziękujemy. Proszę bardzo. Umie pan ręce słyszeć. Dziękuję. Witam pani jeszcze też. Proszę bardzo. Proszę rozumieć. Pana. Tak to robi? Udało się. Dziękuję bardzo. Przesuwamy się. Oczywiście, oczywiście. Ale proszę pana. Proszę bardzo, na pana. Dziękuję, też możemy zjeść. Już mieliśmy incydent. Z takimi rzeczami trzeba się tak cukier. A panu do góry też damy. Dzięki. Na razie nikt. Proszę. Dziękujemy. Panie premierze, dałby pan, że się odwołałby pan egzaminy ósmoklasisty. A, dobra. Słuchaj, ale dlaczego ty sobie doskonale poradzisz? O, dziękuję za miłe wsparcie. Ja wierzę w ciebie. Trzeba się uczyć. Trzeba być pewny w siebie. Już nie idziemy tam. Panie redaktorze, że warto to pisze przyjeżdżać. Naprawdę. Ale ta w ogóle tam Mazury, tak? To jest wiadomo, to jeszcze mamy Jerucianę. Mamy Ełk jeszcze, tak? Jorzysz, pisz, ja zapraszam pana.